Nie wiem, skąd macie takie informacje, ale rzeczywiście to prawda. Dobry wieczór Państwu. W sobotę 26 listopada piłkarze oraz sztab szkoleniowy UKS Łódź rozpoczęli przerwę zimową, którą jako drużyna spędzimy w fotelu lidera Fortuna pierwszej ligi. Dzisiaj mam przyjemność podsumować tę, mam nadzieję też udaną w opinii trenera, rundę jesienną. No właśnie, z trenerem reprezentacji Łodzi, panem Kazimierzem Moskalem. Dobry wieczór. Trenerze, po tak udanej rundzie chyba radośnie jest też miło udzielać wywiadu za wywiadem podsumowującym tę rundę, bo też jak już trener miał przyjemność wspomnieć, tych wywiadów było kilka. No niewątpliwie tak, ale mam nadzieję, że to już jest ostatni. To też podsumowanie to zostanie opublikowane na kanale UKS-u TV. Tutaj może też tak żartobliwie określę, że w trakcie tego wywiadu będziemy chcieli unikać pewnego słowa na literę A, ale też podsumować tę rundę musimy, no w jakże też miłym miejscu. Ale w naszej takiej komunikacji w przeciągu całej rundy cały czas liczyliśmy tę przewagę nad strefą spadkową. To może ja tak zacznę, no, trenerze. Mamy 22 punkty przewagi nad strefą spadkową. Czy to utrzymanie w gronie pierwszoligowców w opinii trenera już mamy zapewnione? Pewno nie. Tyle punktów na pewno nie wystarczy. Natomiast rzeczywiście, jak sobie przypomnę, pierwszy mecz z GKS-em Katowice po ostatnim gwizdku gdzieś można było z trybun usłyszeć takie stwierdzenie. Obyśmy się w tej lidze utrzymali. Na pewno te nastroje po tym pierwszym meczu nie były najlepsze, natomiast jak widzimy, nie warto oceniać po jednym czy po dwóch meczach już rundy czy sezonu. Ta runda przyniosła nam na pewno wiele pozytywów. Ciężko na to pracowaliśmy jako zespół i myślę, że to przyniosło efekt. Nie działaliśmy pod wpływem jakichś negatywnych emocji, pod wpływem presji, tylko skupiliśmy się na każdym kolejnym meczu i myślę, że to przede wszystkim przyczyniło się do tego, że mamy na dzień dzisiejszy taki stan, a nie inny. Wspomniał właśnie trener o tym spotkaniu z GKS-em Katowice. Być może też w opinii wielu najsłabszym spotkaniu tej rundy. Ale też nie o tym meczu, ale o tym, co miało miejsce po spotkaniu, bo też tutaj słyszeliśmy, że odprawa, która miała miejsce po tym spotkaniu, no była też chyba jakimś ważnym kamieniem w całym przekroju rundy. I moje pytanie, co wówczas właśnie też trener powiedział do drużyny, czy też właśnie to spotkanie i to, co miało miejsce po nim, było bardzo ważne z przebiegu następnego wydarzenia, czyli też z przebiegu całej rundy? Nie wiem, skąd macie takie informacje, ale rzeczywiście to prawda. Moim zdaniem też jakby pierwszym krokiem do wyjścia z tej sytuacji, mówię tutaj o tej sytuacji, kiedy to był kolejny mecz z GKS-em Katowice u siebie, rozgrywany na nowo otwartym stadionie, gdzie nie udało się nie tylko zdobyć punktu, ale też bramki strzelić, więc ta odprawa pomeczowa była pierwszym krokiem do wyjścia z tej właśnie sytuacji, z tego impasu i znaczy powiem tak, no, rozmawialiśmy o tym, o moich odczuciach, bo ja wyraźnie widziałem te negatywne emocje, jakie towarzyszyły, już nie mówię tylko o samych trybunach, bo wiadomo, kibice reagują trochę inaczej, oni bardzo spontanicznie reagują na to, co dzieje się na boisku, w zależności od tego, jaki jest wynik meczu, nie tyle sama gra, ale ja widziałem te negatywne emocje w klubie, widziałem te negatywne emocje, które jakby towarzyszyły tej drużynie z poprzedniego sezonu i może jeszcze z wcześniejszego. Widziałem to w sztabie, widziałem to również tutaj u Was w biurze prasowym. Nie mówię o ludziach nowych, którzy przyszli, ale ci, którzy w klubie byli już od jakiegoś czasu i na tym się skupiłem, bo wydaje mi się, że to było jakby jednym z powodów, które blokowały zawodników, nie pozwalały im pokazać pełni swoich możliwości. Trenerze, to chciałbym też nawiązać jeszcze do tych takich rozmów, które mają miejsce często przy okazji takich odpraw po danym spotkaniu, ewentualnie też do takich momentów w trakcie sezonu. Czy właśnie trener też często korzystał z takich swoich doświadczeń boiskowych w tych rozmowach z piłkarzami? Czy też może to doświadczenie piłkarskie często pomagało trenerowi być może właśnie dotrzeć co do niektórych w takich momentach dość newralgicznych, ważnych w trakcie rundy?
No pewnie, cała sztuka polega na tym, żeby to swoje doświadczenie gdzieś tam w którymś momencie wykorzystać, ale to też proszę nie myśleć, że to się dzieje w ten sposób, że przed każdym meczem czy przed każdym treningiem my będziemy, nie wiem, wyświetlali im jakiś film motywujący albo film, który, nie wiem, pomoże im wyzwolić jakąś tam dodatkową agresję. Absolutnie nie, bo to też nie będzie za każdym razem działać. Trzeba wyczuć odpowiedni moment, kiedy można coś powiedzieć, kiedy trzeba coś pokazać, aby tych zawodników w odpowiedni sposób zmobilizować czy zainspirować. I na pewno to robiliśmy. Wiele przykładów dawałem im z mojej kariery, czy to piłkarskiej, czy trenerskiej, w takich momentach, kiedy uważałem, że jest to rzeczywiście potrzebne, że im to pomoże w pewien sposób albo się zrelaksować, albo właśnie bardziej zaangażować przed meczem. To wspomniał tutaj trener też kilkukrotnie o momentach. No to ja zapytam właśnie, o który moment w trakcie tej rundy był dla trenera takim, może powiedzmy, przełomowym, albo takim momentem, w którym no, zaczęło faktycznie to wszystko iść w dobrą stronę. Nie, no, ten pierwszy moment, to tak jak mówię, to była ta odprawa po meczu z Katowicami, bo wydaje mi się, że wtedy udało mi się im przekazać jakby sens tego, co się tutaj w szatni działo i w jaki sposób my możemy sobie z tym poradzić, bo to nie było coś, co można było, nie wiem, przyjść i przestawić krzesło w inne miejsce i wszystko będzie okej. To działo się gdzieś tam w środku i trzeba było sobie właśnie to w ten sposób gdzieś wytłumaczyć, ale takim naprawdę przełomowym momentem dla mnie, wydaje się, był mecz ze Skrą Częstochowa, chociaż jeśli mówimy o tej odprawie pomeczowej z GKS-em Katowice, to myślę, że ona nie miałaby tyle wartości w sobie, gdybyśmy nie wygrali w Tychach. Ta odprawa i zwycięstwo w Tychach jakby jeszcze napędziło te pozytywne emocje, ale takim przełomowym momentem był dla mnie w tej rundzie mecz ze Skrą Częstochowa tutaj. Wiemy, prowadziliśmy 1-0, później w końcówce pierwszej połowy straciliśmy bramkę na 1-1 po bramce byłego naszego zawodnika i w drugiej połowie Janczu zdobył bramkę na 2-1, która jakby uwolniła te wszystkie emocje i przełamaliśmy tą złą passę, wygrywając w końcu na tym stadionie, więc to był dla mnie taki rzeczywiście kluczowy moment, ale takich momentów ważnych było wiele. Dla mnie osobiście też ważne było to, że przegraliśmy w tej rundzie 3 spotkania, ale co istotne, po każdej tej porażce następny mecz był wygrany, czyli potrafiliśmy po tym przegranym meczu zebrać się jako drużyna i zainkasować w kolejnym 3 punkty, co pozwoliło znowu gdzieś tam napędzać ten zespół. A w którym momencie w opinii trenera ten zespół się też napędził na tyle, żeby faktycznie grać tą piłkę, którą by trener na przykład od drużyny oczekiwał? Właśnie w którym momencie rundy trener uznał, że też mamy już ten optymalny styl gry, który trener chciałby, żeby zespół faktycznie na boisku prezentował? To znaczy tak, jeśli mam być szczery, to tak, zagraliśmy wiele dobrych spotkań, czy mieliśmy wiele dobrych momentów, może w ten sposób, bo nie zawsze mecz, patrząc przez 90 minut, on był, pierwsza i druga połowa była tak samo dobra, ale było wiele momentów dobrych, natomiast no, szczerze mówiąc było wiele słabszych momentów, nie ukrywajmy tego. I ja osobiście no, chciałbym, żeby ten zespół i tak lepiej funkcjonował. To nie chcę powiedzieć, że my graliśmy już tak, jak ja bym to widział, że jest to idealnie skomponowany team. Natomiast też, jeśli popatrzymy na przekrój całej tej rundy, to widać, jak wiele poszukiwań było w tym zespole, jeśli chodzi o dobór zawodników, o pozycje, o sposób też gry, bo my na pewno dużo wagi przywiązujemy do tego, żeby się jak najlepiej przygotować do konkretnego przeciwnika. Chcemy zachować swój styl, ale no, my chcemy
przede wszystkim gdzieś tam odbierać wysoko piłkę i dyktować warunki w meczu, dlatego to jest dla nas tak ważne. I na pewno to robiliśmy, ale do sedna wracając, ten moment taki, kiedy myślę, że ten zespół mocno się tak napędził, to był ten mecz z Arką z kolei, bo w sytuacji, kiedy przegrywaliśmy tutaj w pierwszej czy w drugiej minucie 1-0, później Arka miała rzut karny, a my potrafiliśmy ten mecz odwrócić na swoją korzyść, zdobywając 3 bramki, to następny mecz bardzo trudny w Opolu i w Katowicach potrafiliśmy też wygrać i to wydaje się, że właśnie ten mecz z Arką spowodował, że ta pewność tego zespołu była w tym momencie dużo większa. Mhm. I mówi też właśnie trener o zespole. Tutaj też jeden z moich kolegów, Remek, też poprosił, aby zadać takie pytanie, że wiemy też, że trener nie lubi chwalić lub też ganić publicznie piłkarzy indywidualnie, ale ponieważ powiedział pan kiedyś, że poza wynikiem drużyny jego rolą jest także zadbać o rozwój sportowy poszczególnych zawodników, to czy jest jakiś piłkarz lub grupa zawodników z tego naszego obecnego UKS-u, która zaliczyła pana zdanie w przekroju tej rundy, no jakiś wyraźny skok rozwojowy, bądź też właśnie jakiś progres, który moglibyśmy tutaj faktycznie uwypuklić i pokazać, że tutaj poza wynikiem no też faktycznie następuje taki rozwój zawodników. No tak, no myślę, że oczywiście trenerzy, my jesteśmy rozliczani z wyniku i tak to się postrzega, ale ja osobiście zawsze dużą wagę przywiązywałem do tego, żeby zespół dobrze funkcjonował i żeby zawodnicy poszczególni robili postęp. Czasami mylnie to jest gdzieś tam interpretowane. Ostatnio gdzieś tam udzielając wywiadu później przeczytałem w innej gazecie, że tytuł trener byłby zadowolony, gdyby Pirullo odszedł gdzieś tam do elity. Ja oczywiście byłbym zadowolony, gdyby takie oferty były, bo my też musimy pracować na to, żeby ten klub funkcjonował, czyli musimy liczyć się z tym, że sprzedamy najlepszych zawodników i to nam pomoże dalej jakby się rozwijać, ale jeżeli chodzi o taki rozwój zawodników w tej rundzie, którzy zrobili postęp, no to patrząc od bramki, Olek Bobek, który wskoczył i stał się podstawowym zawodnikiem, również dostał powołanie do reprezentacji, ale Nacho Monsalve, który rozegrał całą rundę na bardzo dobrym, równym poziomie, Mateusz Kowalczyk, Michał Trąbka, uważam, że na pewno tą rundę może zaliczyć do zdecydowanie lepszych niż poprzednio. Myślę, że w pewnym stopniu też możemy mówić o Bartku Szelidze, którym zmieniliśmy w końcu w tę pozycję i tam się sprawdził, ale Kamil Dankowski, bardzo dobra runda na prawej obronie. Myślę, że mógłbym tutaj wymienić jeszcze kilku zawodników, bo uważam, że Piotr Janczukowicz to była postać, która dała nam w kilku meczach bardzo ważne bramki, dzięki którym byliśmy w stanie zainkasować 3 punkty w meczu. Także na pewno tych zawodników kilku by się znalazło. No, patrząc nawet na Nowackiego, który w odpowiednim momencie wskoczył do składu i też dał jakość. Myślę, że tych pozytywów było dużo, oceniając to jako zespół. Na pewno musimy powiedzieć, że była to pozytywna runda, ale tak jak powiedziałem, mam większe oczekiwania i myślę, że na wiosnę powinniśmy się skupić na tym, żeby jeszcze lepiej funkcjonować jako zespół. Mam tu przede wszystkim na myśli to, żeby lepiej kontrolować wydarzenia na boisku w poszczególnych meczach. No, wspomniał właśnie trener o tych oczekiwaniach. No, zapewne oczekiwania kibiców Łódzkiego Klubu Sportowego po tak dobrej rundzie i miejscu, w którym jesteśmy, względem wiosny zapewne już są dość wysokie. My jako ŁKS też nieprzerwanie utrzymywaliśmy się w top 3 przez 11 kolejek.
w tym nieprzerwanie od 14 kolejki, że poza to top 3 nie spadliśmy. To też pokazuje, że faktycznie zbudował się tu zespół, zbudował się tu team, który jednak względem siebie te oczekiwania na wiosnę może być ciut wyższe. No, będąc na pierwszym miejscu po rundzie jesiennej, czy po 18 spotkaniach, trudno tutaj kogoś, nie wiem, oszukiwać, czy mydlić komuś oczy, bo wszyscy sobie zdajemy sprawę z tego, jakie będą te oczekiwania. My też, przystępując do rozgrywek w tym nowym sezonie, mówiliśmy o tym, że będziemy chcieli grać o jak najwyższe miejsce i tutaj się nic nie zmienia. Na wiosnę nasze podejście będzie takie samo. My nie będziemy chcieli bronić tej pozycji, nie będziemy chcieli patrzeć na inne zespoły, co będą robiły, tylko w każdym kolejnym meczu będziemy chcieli grać o zwycięstwo i zająć na koniec jak najwyższe miejsce. Tak właśnie a propos przed ostatnim meczem z Katowicami, ja już swoim zawodnikom powiedziałem w szatni, że po Odrze Opole wykonaliście doskonałą robotę w tej rundzie, bez względu na to, jaki wynik będzie w Katowicach. Jest to sport, jest to piłka, jedziemy na wyjazd, na trudny teren, ale bez względu na to zrobiliście dobrą robotę. Natomiast żebyście mieli świadomość, że nie jedziemy tam po to, po Odrze Opole wskoczyliśmy na to pierwsze miejsce, nie jedziemy tam po to do Katowic, żeby bronić tego miejsca i nie wiem, patrzeć na inne zespoły, że a dobra, jeśli Puszcza nie wygra, to my tutaj jak zremisujemy, to coś tam. Jedziemy tam po to, żeby zakończyć ten sezon z przytupem i tyle. Co będzie, to się okaże. Okazało się, że zagrali fantastyczne spotkanie, deklasując rywala i to było coś, co mnie bardzo ucieszyło, bo właśnie często bywa tak, że po takim meczu czy w takich momentach gdzieś tam drużyna może lekko spuścić z tonu, a tutaj absolutnie nic takiego nie miało miejsca. Mhm. Te 5 goli strzelone właśnie w Katowicach spowodowało też, że my jako drużyna zakończyliśmy tę rundę no, z najlepszym bilansem strzeleckim, z największą liczbą strzelonych bramek, 32 gole. Ciekawostką może jest też fakt, że tylko 4 bramki zostały zdobyte spoza obrębu pola karnego. Tutaj jeszcze Insat też podał nam, że średnia odległość, z której padały gole, to było 9,4 metra. No i teraz jest pytanie takiego laika, który ogląda sobie takie spotkania. Także, czy my z tą piłką często też chcemy wejść do bramki, że faktycznie spoza pola karnego padły tylko 4 gole, no w tym 2 naprawdę ładne. Czy to też w ogóle no, nie ma tutaj w żaden sposób tutaj trener żadnych uwag, wszystko jest doskonale, wchodzimy w pole karne, tam zdobywamy bramki, jest elegancko. Nie no, ja myślę, że przede wszystkim żałuję, że zabrakło tej jednej, żebyśmy byli rzeczywiście samodzielnym zespołem, który strzelił najwięcej, bo tam jeszcze chyba 2 zespoły miały tyle samo bramek strzelonych, ale myślę, że to wynika z naszej filozofii gry. My chcemy grać w piłkę, my chcemy stwarzać sytuacje, my chcemy gdzieś tam dominować na boisku i to z tego się bierze. Wiele akcji było przeprowadzonych bokami, gdzie były dośrodkowania i tam staraliśmy się te bramki wykańczać, ale też przypomnę sobie chociażby mecz ze Skrą, pierwsza bramka, gdzie Bartek Szeliga w polu karnym na linii końcowej odebrał obrońcy piłkę i dograł do Kowalczyka, także to nie wynika z tego, że nie wiem, nie chcemy uderzać z dystansu albo chcemy wjechać z piłką do bramki, tylko tak jak mówię, no, nasz sposób gry na tym polega. Chcemy budować ładne akcje, chcemy stwarzać przewagę gdzieś tam w bocznym sektorze boiska i kończyć to wiadomo ze światła bramki, bo stamtąd najczęściej te bramki padają. Mhm. To też trener już tu wspomniał też kilkukrotnie, wyszczególnił jakieś bramki. To ja może też pozwolę sobie zapytać, czy są jakieś bramki, czy jakiś konkretny gol, który dał trenerowi najwięcej satysfakcji w trakcie tej rundy? Myślę, że no, były takie bramki, jak chociażby, nie wiem, fantastyczne podanie Korta do Pirulo w meczu z Ruchem, fantastyczne podanie Dankowskiego do Trąbki w meczu z Termaliką. No tutaj już w takim razie trener wyprzedza moje kolejne pytanie, bo też chciałem zapytać o asysty. To mówimy o tym momencie, kiedy już ten zawodnik dostał piłkę.
albo miał postawioną, jak na przykład Kamil Dankowski i huknął. Czy jest jakaś bramka, którą możemy tutaj, no, w opinii już takiego trenera jako kibica, że któraś była na kij faktycznie ładnej urody, że powiedziałby trener, to mi się naprawdę podobało. No to myślę, że ta bramka jednak Michała Trąbki z Termaliką. Chodzi o samo zachowanie też zawodnika, który z głębi pola w momencie, kiedy piłka była w bocznym sektorze, wbiegł na pełnej szybkości w pole karne i znalazł się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie i dołożył tą głowę idealnie i jakby ten efekt, który gdzieś tam chcieliśmy, był spełniony. Stopę chyba dołożył wtedy mi. Głowę. Głowę? Dobrze, to ja pomyliłem bramki. To w takim razie jeszcze dopytam zatem o asystę, no bo tutaj już trener nam faktycznie dwa takie ładne podania. Wydaje mi się, że ta asysta Korta do Pirulo w meczu z Ruchem mi osobiście bardzo się podoba. A który mecz był tym, który można byłoby sobie na przykład w opinii trenera w przerwie zimowej puścić jeszcze raz i na spokojnie tak fajnie obejrzeć? Myślę, że mecz z Ruchem był bardzo dobrym w naszym wykonaniu. Pierwsza połowa z Puszczą, jak najbardziej. Mecz z Arką też. Z Katowicami również pierwsza połowa, ze względu na chociażby bramki strzelane, to bardzo przyjemnie się oglądało. Ponoć każde doświadczenie czegoś człowieka uczy, albo do czegoś przekonuje, bądź też zniechęca. Moje pytanie jest też, trener Kazimierz Moskal dowiedział się czegoś nowego o sobie w trakcie tej zakończonej, minionej rundy jesiennej? Myślę, że takim jakby doświadczeniem był ten pierwszy mecz z GKS-em Katowice, kiedy ja widziałem tą frustrację i te negatywne emocje, o których mówiliśmy, ale na mnie jakby nie wywarło to większego wrażenia. Nie spowodowało, że nie wiem, nagle przyszło mi do głowy, aby wszystko wywrócić do góry nogami, wszystko zmienić, bo to był jeden mecz. Zachowałem, wydaje mi się, duży spokój i te wnioski, które wyciągnąłem, były słuszne, to o czym już mówiliśmy na wstępie. Natomiast no jedna rzecz, to absolutnie nie chciałbym, żeby to zabrzmiało, że to jakoś, nie wiem, no, wielka moja zasługa, bo my, czy ja jako trener, my jako sztab, daliśmy tym ludziom, zawodnikom pewne pomysły, pewną wizję, jak chcemy grać, pewne rozwiązania, jak chcemy budować akcje, jak chcemy bronić, ale to oni na tym boisku mają bezpośredni wpływ na to, co się będzie działo i tak naprawdę to w wielu meczach nie jesteśmy w stanie w czasie meczu nic zmienić. Staramy się gdzieś tam czasami podpowiadać, krzyczeć z boku, ale wiele z tych podpowiedzi nie dochodzi, więc To przede wszystkim jest ich jakby zasługa, że potrafili po tym meczu z GKS-em Katowice te negatywne emocje odrzucić na bok, zostawić to poza sobą, skupić się na tym konkretnym kolejnym meczu w Tychach i zacząć właśnie funkcjonować tak, jak byśmy tego chcieli. I chciałem podkreślić, że to oni jakby zasługują na uznanie. Nie mówię tutaj też tylko i wyłącznie o zawodnikach, którzy byli podstawowymi graczami w tej rundzie, bo gdyby nie cała ta grupa, to nie bylibyśmy w stanie dobrze się przygotować do kolejnego meczu. Musimy mieć do treningu ludzi, którzy nam w tym pomogą i na pewno wszyscy się z tego bardzo dobrze wywiązali. Nie sądzę, żebym teraz, nie wiem, wyszedł na ulicę, zebrał 11 czy 20 ludzi, przekazał im to samo, co przekazałem tej grupie i efekt byłby taki sam. Nie wierzę w to, dlatego uważam, że to ich zasługa. To, co trener też powiedział, zanotowałem sobie też taki jeden cytat, bo jadąc często do pracy, mam tą chwilę, żeby czytać sobie książki. Czytam też jedną z pozycji, którą napisał były piłkarz i tam był taki cytat, który dość mocno spłycił cały futbol, bo mogliśmy przeczytać, że analiza, strategie, taktyki, ustawienia, a i tak wygrywa ten, kto trafi w bramkę, ten, kto jest szybszy, silniejszy, wytrzymalszy.
niż przeciwnik. To proste. Masz taki wynik, jakim dysponujesz składem? No, pewnie tak, bo jakby tutaj odnosząc się trochę do kadry, dużo dyskusji było przed meczem z Meksykiem, jak my zagramy, czy my zagramy trójką obrońców, czy zagramy czwórką, czy dwoma napastnikami, czy jednym, czy może trzema, nie wiem, w jaki sposób. To nie w tym rzecz, to nie, taktyka jest dobra, taktyka ma pomóc drużynie, ale to nie taktyką się wygrywa mecze, tylko tymi ludźmi, których się ma na boisku. I to zależy od tego właśnie, jak jesteśmy nastawieni do meczu, jak chcemy grać, na ile jesteśmy odważni, czy podjąć jakieś ryzyko. Ja nie mówię tutaj o jakimś, ryzyku, które wynikałoby z naiwności naszej, tylko o ryzyku, które możemy podjąć na boisku, które ma nam przynieść jakiś pozytywny efekt. Wspomniał też tutaj jeszcze trener o sztabie. No i też właśnie chciałbym o ten sztab zapytać, bo tutaj też jeden z kibiców pozwolił sobie dać takie pytanie, czy trener przychodząc do klubu zapoznał się z przygotowaniem fizycznym, czy działał też na tych samych zasadach, czy może wdrożył inny system w porozumieniu właśnie tutaj z fachowcem, który odpowiada za ten czynnik w sztabie szkoleniowym. No i to też takie pytanie pozostawię trochę otwarte właśnie, jak trener w takim razie też ocenia pracę swojego sztabu w przekroju tej rundy. Myślę, że tutaj jakby praca, wynik tej pracy widzimy i myślę, że tutaj nie trzeba więcej nic dokładać. Myślę, że współpracownicy zrobili dobrą robotę. Myślę tutaj o Marcinie, który głównie gdzieś tam zajmował się analizą gry przeciwnika, to jedno, ale w treningu odpowiadał za przygotowanie zespołu do stałych fragmentów i to w wielu meczach nam przyniosło efekt. Paweł, który odpowiada za przygotowanie motoryczne. Oczywiście, że ja miałem swój pomysł na to. Przeprowadziliśmy przed sezonem, czy na początku przygotowań, badania, które pokazały nam, w którym miejscu jesteśmy i to, jak później pracować. Ja miałem jakby swój pomysł, czy swoje doświadczenie i to Pawłowi przekazywałem. On też miał swój pomysł i w ten sposób gdzieś tam to przygotowanie motoryczne wyglądało w poszczególnych mikrocyklach. Michał, bardzo młody trener bramkarzy, który też wykonał fantastyczną pracę, co skutkuje tym, że mieliśmy czterech bramkarzy w kadrze i gdybym musiał, nie wiem, w którymś meczu z jakichś powodów nagle zmienić bramkarza, to nie miałbym z tym absolutnie żadnego problemu. Przed nami teraz już przerwa zimowa, wrócimy do treningów dopiero 3 stycznia, to też chciałbym zapytać, czy my jako kibice, my jako też obserwatorzy tego, co będzie się działo tutaj w klubie, możemy spodziewać się jakiegoś wywrotu, wywróci się to wszystko do góry nogami, czy jednak zachowujemy trzon, być może coś się jeszcze tutaj uda znaleźć, czy jednak trener jest spokojny, bo tym, co mamy, też możemy faktycznie powalczyć? Trudno na dzień dzisiejszy prorokować, co będzie, bo ja tutaj przychodząc zdawałem sobie sprawę z tego przede wszystkim, jaka jest sytuacja w klubie i właściciel też wyraźnie o tym mówił, że ten sezon czy ten rok miał być poświęcony na to, aby te sprawy właśnie gdzieś tam organizacyjne, finansowe klubu wyprowadzić na prostą i to było najważniejsze. Więc liczyłem się z tym, że może jakiś zawodnik odejść, bo tak jak też wspominałem, na tym to też polega, że gdzieś tam wypromuje się jakiegoś zawodnika i sprzeda się go za dobrą kwotę, aby móc dalej funkcjonować, więc na to byłem przygotowany. Niespecjalnie denerwowałem się tym, że ktoś może właśnie w którymś momencie odejść. Także na dzień dzisiejszy też trudno mi powiedzieć, czy
przyjdą jakieś oferty na naszych zawodników, czy nas będzie stać na to, aby kogoś gdzieś tam poszukać. Oczywiście, że z mojej strony chciałbym, aby 2-3 wzmocnienia były, bo to przede wszystkim daje znowu kolejny impuls szatni, pozwala na to, żeby ta rywalizacja była większa. Rywalizacja jest tym czynnikiem, który powoduje, że możemy się rozwijać. No, chyba, że jest ktoś, kto boi się rywalizacji, ale jeśli ktoś w mojej ocenie boi się rywalizacji, no to no nie ma prawa funkcjonować w sporcie, no bo sport opiera się na rywalizacji. Każdy chce być, udowodnić swoją wyższość i być lepszy. I tutaj postawimy kropkę. My chcemy być lepsi. Na razie jesteśmy na pozycji lidera. Wiosną zapewne jako drużyna będziemy chcieli być jeszcze lepsi. Być może zakończymy ten sezon jakimś małym sukcesem tutaj przy Alei Unii. Dzisiaj moim gościem był trener reprezentacji Łodzi, ŁKS Łódź, pan Kazimierz Moskal. Dziękuję trenerze za poświęcony czas. Dziękuję bardzo. Państwu dziękujemy za uwagę. Życzymy spokojnej przerwy zimowej i do zobaczenia wiosną na Stadionie Króla.